Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków. To kanał przeznaczony dla dorosłych fanów LEGO. Ja nazywam się Tomek, a dziś będzie troszeczkę nostalgicznie, bo wspominamy stare czasy. Wielu dorosłych urodzonych w latach 80., jak ja, te największe zestawy LEGO z serii Castle, Pirates czy Space mogło oglądać tylko na wystawach PWX-u czy to Baltony. W tamtych szarych czasach te piękne zestawy były niedoścignionym marzeniem. Do dziś przed oczami mam metkę z ceną Black Seas Barracuda 900 tysięcy złotych. To tyle, ile mniej więcej wynosiła wtedy miesięczna pensja mojej mamy. Było oczywiste, że żaden rodzic nie kupi za całą pensję dziecku po prostu zabawki. Dlatego po latach postanowiłem otworzyć sklep Znane Klocki, żeby spełniać dziecięce marzenia dorosłych sprzed 3 czy 4 dekad. Na znaneklocki.pl sprzedajemy zestawy głównie używane, z instrukcjami, ale bez pudełek. A co w przypadku, jeżeli trafimy na zestaw, którego nikt wcześniej nie otwierał i ma on na przykład 30-40 lat? Mam tu niewielki Armor Shop z 1986 roku z serii Castle. Zestaw niewielki, zaledwie 104 klocki. I zestaw o tyle cenny, że nikt go wcześniej nie otwierał. Ile zatem kosztuje dzisiaj taki niewielki, nieotwierany zestaw? 2,5-3 tysiące złotych. Tyle są w stanie zapłacić za niego kolekcjonerzy. A co w przypadku tych naprawdę dużych, flagowych zestawów sprzed lat? Przyjrzyjmy się, ile dzisiaj mogą kosztować. Pokażę Wam kilka większych setów, które kiedyś były naszymi marzeniami i w wersji MISP, czyli w zaplombowanym pudle, chyba takimi marzeniami zostaną, bo ich ceny są naprawdę szalone. Do wyceny posłużył mi najpopularniejszy na świecie marketplace z klockami LEGO, czyli strona bricklink.com. Wszystkie oferty są według stanu na sierpień 2021. Black Seas Barracuda, czyli symbol serii Pirates, jaki jeden z najbardziej rozpoznawalnych zestawów LEGO w historii. Obecnie mamy dwie oferty. Najtańsza zaczyna się od prawie 12 tysięcy złotych. Nieco tańszy jest wydany 4 lata później Skulls Eye Schooner, jednak i tu trzeba szykować ponad 10 tysięcy złotych. Następny na liście to Black Knight's Castle, zestaw o numerze 6086. Przez smakoszy serii Castle uznawany jest za jeden z lepszych, o ile nie najlepszy zamek w historii. Zestaw jest stosunkowo niewielki, ma zaledwie 527 elementów. Obecnie widnieje tylko jedna oferta na poziomie ponad 14 tysięcy złotych. Cena nie jest wzięta z sufitu. Niedawno sprzedała się jedna sztuka za około 13,5 tysiąca złotych. Dla porównania taki używany zestaw z instrukcją i pudełkiem można kupić za około 2 tysiące złotych. U tego samego sprzedawcy z Irlandii możemy znaleźć też inną perełkę, tym razem z serii Town Airport Shuttle. Tu za nieco ponad 700 elementów trzeba wyłożyć ponad 15 tysięcy złotych. Pudełko jest nowe, woreczki nigdy nie otwierane, ale zestaw ma zdjęte plomby. Jeżeli chcemy wersję fabrycznie zaplombowaną, to mamy jedną ofertę z Hongkongu za prawie 2 tysiące złotych więcej. Nieco taniej jest w serii Space. Tu za jeden z symboli tej serii, Futuron Monorail Transport System, wystarczy wyłożyć niecałe 8 tysięcy złotych. Na koniec prawdziwa perełka i unikat, czyli Yellow Castle z 1978 roku. Obecnie w sekcji nowych zaplombowanych zestawów jest tylko jedna oferta z Singapuru za 33 tysiące złotych. Oczywiście przy takich ofertach do ceny najlepiej dorzucić jeszcze koszt biletu na samolot, bo tu chyba tylko odbiór osobisty wchodzi w grę. Szaleństwo czy nie, ocencie sami. Niektóre retro klasyki mają status kolekcjonerski i ich cena wydaje się trochę irracjonalna, natomiast nic nie wskazuje na to, że mogą tanieć. Jest ich coraz mniej, a LEGO nigdy nie wznowi ich produkcji. A jeżeli nie chcecie wydawać tak dużo na retro klasyki w nieotwieranych pudełkach, zapraszam na znaneklocki.pl. Tam znajdziecie spory wybór kultowych zestawów LEGO. Dla przykładu taki Armor Shop, który w wersji MISP kosztuje 2,5-3 tysiące złotych, bez pudełka, natomiast z instrukcją kosztuje 10 razy mniej. Dzięki za uwagę, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, daj suba, zostaw łapkę w górę, podyskutujmy w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!